Cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć, ja dzisiaj znowu z siedziby firmy, z biura, z Łodzi. W związku z tym widać mnie, Profesjonalnie jak widać, i słychać mnie, jak słychać pewnie. w słuchawkach i poważnie. Także ten tydzień, słuchajcie, taki trochę spokojny, bo w sumie, szczerze mówiąc, to bardzo mało się działo. No, mieliśmy bardzo krótki tydzień u nas, bo ze względu na święto majowe, taka majówka deszczowa była dosyć. Ale generalnie przez ten deszcz chyba mało co się w ogóle w branży działo, bo w zasadzie no to premier takich bardzo mocno hucznych nie było. No dobra, pojawiło się Oppo, o którym już mówiliśmy, bo było w przeciekach, w zasadzie przeciekach. Był Wiesz, taki no, przeciek, że... nowa marka weszła do Polski przecież. Ach, to może najpierw o tym powiedzmy. Dobra. No też na pewno markę doskonale znacie, marka Blackview ma oficjalnego dystrybutora w Polsce. Do tej pory najbliższe przedstawicielstwo było chyba w Czechach, o ile dobrze pamiętam, i one tam się troszeczkę inaczej nazywały. Tam był taki dystrybutor, który pod inną nazwą te telefony sprzedawał. W każdym razie od teraz w Polsce dystrybutorem Blackview jest firma MB Mobile, czy tam MB Mobile, jak sobie wolicie, która zapewnia serwis i naprawy gwarancyjne w Polsce zgodnie z procedurami producenta i która będzie dbać o wsparcie. Każdy ją mówi, Dim, jak to będzie. Pewnie nie wszyscy wiedzą, poza tymi, którzy oczywiście interesują się chińskimi markami. Blackview to jest taka chińska marka, która produkuje głównie tafony, czyli te o wzmocnionych odpornościach. Zadziwiające są dosyć specyfikacje techniczne, bo one wcale nie są takie najgorsze. Nie. Natomiast jeżeli chodzi o performance i o używanie tych telefonów, to no ja mam kontakt z komentarzami użytkowników. I tutaj bywa po prostu bardzo różnie. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani oczywiście tafonami, to trudno jest nam zarekomendować tę markę. Natomiast jest to jedna z bardziej znanych chińskich marek, tych troszeczkę niżej lokowanych, która się po prostu zajmuje tą niszą rynkową. W związku z tym, jeżeli będziecie zainteresowani, warto po prostu ewentualnie obejrzeć to, najpierw poczytać komentarze, a później się ewentualnie dopiero decydować. Tak, Co z widać tym po ewentualnie dzisiaj? komentarzach, tak, po komentarzach właśnie, jak Jacek wspomniał, widać, że ta marka jest dosyć znana w Polsce, jak na markę, która nie miała do tej pory oficjalnej dystrybucji, była po prostu kupowana, nazwijmy to, na własną rękę przez Choć Polaków. chodzi mi o to, że te opinie są bardzo nierówne, to znaczy jedni chwalą, a inni wręcz przeciwnie. Wiesz co, no bo nie wiem, czy pamiętasz, byliśmy u nich kiedyś na stoisku, na którychś tam targach i te Tak, telefony tak. faktycznie wyglądały... No, powiedziałbym nader przyzwoicie, tak, a były niedrogie. Tylko pewnie tu jest problem, jak to zwykle w przypadku tych tańszych chińskich marek, z powtarzalnością jakości. Możecie trafić, podejrzewam, zresztą to widzicie w komentarzach. Ten sam model może mieć świetną jakość i sprawdzać się naprawdę dobrze, a drugi może być totalnym padłem i psuć się co chwilę. Tak, no tutaj mi użytkownicy narzekali na przykład na to, że potrafią się rozszczelnić jednak, że ta odporność na upadek to raz bywa lepsza, raz gorsza, ale tak naprawdę tak jest ze wszystkimi tafonami. Nie ma Dokładnie, uniwersalnych, nie ma. dobrych tafonów, które wytrzymują wszystko. Dawniej taką marką była Kyocera, No, która zresztą niedostępna u nas nigdy w oficjalnej dystrybucji. Natomiast w tej chwili ja nie znam, powiem szczerze, marki zajmującej się tafonami, gdzie wszyscy użytkownicy by chwalili po prostu te no nie, urządzenia. bo to jest, jest to, bo to jest trochę też pewnie wynika z tego, że ludzie mają, przynajmniej to jest oczywiście moje przekonanie, ludzie mają trochę zbyt wygórowane oczekiwania wobec takiego tafona i często bywa tak, że ten telefon jest, no, nazwijmy to, poddawany torturom nieco ponad miarę Wiesz i co, tak, ale nie wiem. zobacz, z drugiej strony ja nie wiem, czy pamiętasz, za dawnych dobrych czasów w Finlandii robiono zawody w rzucie Nokią. No. Autentycznie. Oni rzucali prostymi Nokiami, wcale nie wzmacnianymi, Nie, no ale to bo Jacek. bardzo możliwe, że na YouTubie można w tej chwili Jacek, jeszcze ale to znaleźć te zapisy filmów z tych zawodów. ty I opowiadasz. te Nokie przeżywały to bez problemu. Tak, tylko że te Nokie miały wyświetlacz, powiedzmy, o przekątnej 1,5 cm w dodatku, obudowany paroma warstwami plastiku.
i w ogóle były obudowane grubo plastikiem, więc tam w najgorszym razie się rozwaliła zewnętrzna obudowa, którą można było, przypomnę, wymieniać w tych telefonach. Tak, chodzi mi w zasadzie... Napoje gazowane, nie będę wymieniał jakiego rodzaju, ale też się zdejmowało kapsle po prostu za pomocą takiej Nokii. No dziękuję bardzo, weź za pomocą, nie wiem, jakiegokolwiek dowolnego smartfonu zdejmij teraz kapsle. Znaczy, jeżeli ma aluminiową obudowę, a się takie zdarzają na tym, to się da. Tak, ale już porysujesz, pouszkadzasz, a takie Nokie... No tak. Przetrwać tak w zasadzie... Bez śladu zupełnie to się nie da. Bo i potrafiły, były przypadki, że Nokia przetrwała pożar, by się stopiła tylko zewnętrzna obudowa. Ludzie odskubali zewnętrzną obudowę, założyli nową klawiaturę i telefon chodził dalej. No. Tak, ja wskazuję tylko jakby powód, dla którego użytkownicy czasami spodziewają się więcej niż smartfon, taki Tafon jest w stanie zaoferować. To rzeczywiście są troszeczkę inne konstrukcje, trochę inna wielkość ekranów i trochę, znaczy spora różnica, jeżeli chodzi o ilość elektroniki, upakowanie tego i odporność na uszkodzenia mechaniczne. No zgadza się. No w tej chwili przyjmujcie, że Tafon to jest po prostu smartfon, który trochę więcej wytrzyma i wtedy będziecie, że tak powiem, zdrowsi i nie będziecie się wkurzać, że właśnie chociażby wasz nowy Blackview się rozleciał. No ale będzie gwarancja tak, w Polsce, więc może będzie trochę lepiej niż aktualnie, jeżeli chodzi o serwis tych telefonów. Ale to też najpierw musimy sprawdzić i zobaczyć w praktyce, jak to wygląda, żeby cokolwiek o tym powiedzieć. Zresztą na sercu przyznaję, żadnego telefonu Blackview nie testowałem dotąd, nie miałem go dłużej w ręku, tyle co widziałem na różnych targach, wystawach i tak dalej, więc się nie wypowiadam na temat jakości tych telefonów, natomiast generalnie po prostu odnoszę się do tego, co się dzieje z wytrzymałymi telefonami. Mam wrażenie, że czasem ludzie oczekują, że one będą jak cegła. Nie, to nadal jest coś ze szkła, i nadal jest to coś, co się może rozwalić przy pierwszym upadku. Naprawdę. Tak, a ja jak zwykle zalecam ostrożność po prostu przy kupowaniu nowej marki, bo to nigdy nie wiadomo tak naprawdę. No dokładnie, ale dajmy im szansę i wróćmy może na szybko dosłownie do tego Oppo, o którym zacząłem gadać, bo o Oppo K9 5G już mówiliśmy, bo on się pojawił w takim mega dużym przecieku, bo po prostu wjechał do sklepu, gdzie ujawniono praktycznie wszystko. Jacek zdążył mu już założyć wówczas kartę, no ale wczoraj była taka oficjalna, nazwijmy to, premiera. Ja do tej pory się zastanawiam, jaki sens ma umieszczenie ozdoby, którą ten telefon posiada. Mówię o ogromnym napisie z tyłu, który głosi 09-K. A telefon nazywa się Oppo K9. To jak on się w końcu nazywa? Oppo K9 czy Oppo 09K? No. To znaczy samo to oznaczenie to jest fajne. Tego typu oznaczenia czasem się zdarzają na przykład w gadżetach militarnych. Tak, właśnie. Natomiast poza tym 09-K to jest jeszcze super performance. No ale tak. Ludzie noszą napisy na koszulkach. Spoko, no tylko mówię, się zastanawiam, bo jaka jest w końcu nazwa tego telefonu, bo widzę dwie. W każdym razie to jest telefon z ekranem o przekątnej 6,43 cala AMOLED Full HD z odświeżeniem 90-hercowym, czyli całkiem przyzwoitym, z 32-megowym aparatem do selfie, z 64-megowym aparatem tylnym, który wspomaga dwójeczka do makro i ósemka szerokokątna, a sercem całej maszyny jest Snapdragon 768G, wspierany przez 8GB. Pamięci operacyjnej i zasilany z akumulatora 4300. No i teraz element, którego nam brakowało, czyli ceny, moi drodzy. Ceny są dwie, ponieważ mamy dwie wersje pamięci wewnętrznej, 128 tudzież 256 giga i one kosztują odpowiednio 2000 i 2200 juanów, co daje po przeliczeniu na żywca 1175-1293 zł. No i to tyle, myślę, nie ma co się nad nim rozwodzić, nie wiadomo. Znaczy, mnie się podoba to ładowanie 65-watowe dla tych, którzy lubią bardzo szybko ładować, czy podoba mi się, no warte zauważenia jest. Dokładnie. Natomiast dla tych, którzy się obawiają tego napisu, o którym Adam mówił, ten napis jest w wersji czarnej, natomiast jest jeszcze druga wersja, taka wyglądająca trochę jak masa perłowa w stronę błękitu i na tej drugiej wersji już tego napisu na tyle nie ma. Ale... Wiesz co, mówisz teraz, że ci się podoba szybkie ładowanie, a jeszcze niedawno mówiłeś, że nie, ja to się tego... Dlatego się poprawiłem, że warto zauważyć bardziej niż mi się podoba, dlatego że to jest informacja istotna dla tych, którzy rzeczywiście lubią to szybkie ładowanie bardzo. A dla mnie taka średnio istotna, bo tak jak mówiłem, u mnie 22,5 W do 30 to jeszcze jest... Spoko.
to mam stracha, powiem szczerze. Ja dopóki nie wypróbowałem, to nie wiedziałem, że tego chcę. Ale teraz to po prostu mówię, chcę to i koniec, nie ma w ogóle dyskusji, że teraz mam drugi model, który też ma takie fajne, o, ładowanie 67 W. No słuchajcie, robi robotę i wcale się tak strasznie nie grzeje, więc ja się tego nie boję. Spoko jest. Nie, no ja też mam 60-watową ładowarkę, tylko ładuję nią nie swój telefon, a to jeden z telefonów testowych wypożyczonych. Tak, nie, no to ja też testowy ładuję. Do którego nie, jest przypisana. Więc nawet jakbym chciał, to by nie ładował. Tak, no ja po prostu mówię o tym, że ładując swój telefon jednak się zastanawiam, ile czasu on ma mi posłużyć i kiedy mnie będzie stać ewentualnie na kolejny. W związku z tym staram się ładować jednak troszeczkę niższym prądem. Spoko, no jeden lubi tak, drugi siak, ale ja bym się nie zastanawiał, bo ja i tak bym nie wytrzymał z danym telefonem dłużej niż rok, jak siebie znam. Po prostu bym nie wytrzymał, a jak znam siebie, to pewnie prędzej bym potukł, bo mam jakiś dziwny niefart. Ostatnio stukłem jeden telefon, stuknąwszy nim o drugi. Wyobraź to sobie. Po prostu miałem dwa telefony w ręku, chciałem przełożyć, zamienić je w dłoniach i puknąłem lekko rogiem obudowy jednego o szkło drugiego. Jestem sobie w stanie wyobrazić. W zasadzie wydaje nam się, że one powinny wytrzymywać znacznie więcej. Sęk w tym, że to są dosyć zwarte konstrukcje, one mają naprężenia, tak jak każda konstrukcja mechaniczna mają naprężenie. Jeżeli się trafi akurat we właściwy punkt, to wcale nie trzeba mocno trafić, żeby po prostu trachnęła albo obudowa, albo wyświetlacz. Albo po prostu trzeba nosić telefony faktycznie w silikonach wszystkie, bo może gdybym ten mój, którym puknąłem, miał w silikonie, to nic by się nie stało. Niestety puknąłem no, metalową bądź co bądź ramką, więc jak to mówią, shit happens. Ale dobra, bo rozwodzimy się bez sensu, a tu czeka jeszcze w kolejce Vivo o beznadziejnej nazwie. Nie wiem, dlaczego oni go tak nazwali. Ta nazwa nie, no nie, bo to jest nazwa jakby no, numeryczna, taka... ale no kompletnie nie marketingowa jak dla mnie, no bo jakby tu zareklamować telefon, który się nazywa Vivo Y52S T1, przy czym to T1 jest osobno, a w ogóle to w jakim pełnym tłumaczeniu to jest T1 Edition. What? I rzeczywiście nazwa jest niemarketingowa, na szczęście my się nie musimy bardzo przejmować o tyle, o ile to jest wersja promowana w Chinach i sprzedawana w tym momencie w Chinach. Konstrukcja jest podobna do wielu konstrukcji innych, jakie Vivo do tej pory zaproponowała. To nie jest jakiś bardzo skomplikowany telefon. Elektryczne urządzenie. To, co warto zauważyć, to jest bateryjka 5000 mAh IPS-owy wyświetlacz tylko z noczem, niedużym co prawda, ale jednak Snapdragon 480 i to jest ten Snapdragon, jak pamiętacie, stosunkowo budżetowy, ale obsługujący jednocześnie sieci 5G. Pamięci 128 albo 256 flesza, 8 giga RAM-u, także bardzo fajnie. Aparaty fotograficzne 48 plus dwójka z tyłu i z przodu ósemka, bardzo minimalistycznie, ale jest 48 megapikseli, które jakie takie zdjęcia powinno robić. Zresztą z tego będzie, jeszcze dodam, ładowanie 18-watowe, więc trochę szybsze, ale nie najszybsze. Odświeżenie 90 Hz to już było i pamięci 8 plus 256 i cena, moi drodzy, 2000 juanów, czyli 1170 zł, czyli mniej więcej tyle, co jedna z wersji Oppo, którego opisuję. Ja nie wspomniałem o wielkości wyświetlacza. 6,6 wyświetlacz i na szczęście, czy na szczęście, no mnie się wydaje, że na szczęście Full HD. Na szczęście, no bo to... Chociaż przy tej cenie to już bym oczekiwał po prostu Full HD i nic więcej. No, także dobrze, że jest. Trochę szkoda, że ten aparat tylko podwójny, chociaż z drugiej strony po co więcej? No ale dobra. Znaczy, gdyby mieli dać kolejną dwójkę, no to rzeczywiście nie ma sensu. Gdyby dali na przykład ósemkę szerokokątną, no, czy trzynastkę szerokokątną, no to już by było coś. No już by miało sens i faktycznie wtedy by było czym rozmawiać. Mamy dalej w kolejce dwa Realme, które są do siebie bardzo podobne konstrukcyjnie, natomiast wyglądem mają troszeczkę inne bebechy. Tak, i wyglądem też są w zasadzie, ja bym powiedział, nawet identyczne z wyglądem. Tak, to są w zasadzie, dlatego mówię, że konstrukcyjnie to jest tak, właściwie to samo. To o którym najpierw opowiemy? O C11 2021? Znaczy, podajmy wam może najpierw nazwy, że jeden to jest C20A, a drugi to jest C11 2021 i no tak jak wspomnieliśmy, są bardzo podobne. Są te same dokładnie obudowy.
Tak, mają równie marketingowe nazwy, trochę lepsze niż tamten Vivo, ale tylko trochę. No i to są budżetówki. To są budżetówki, zaraz, bo ja sobie nie otworzyłem ich obok siebie, ale tak, oba 6,5 C11, mówisz? Oba 6,5-calowe ekrany LCD z kropelkowym notchem i w obu dobrze widzę, jest 5-megowy aparat do selfie, zdaje się. Chyba tak. W C11 na 100%. Próbuję się doszukać, jaki był w tym C20, ale... 13,2,5 jest w C11 i 8,5 tylko pojedynczy z tyłu jest w C20. Mhm. Tak, przy czym oba mają oprawki aparatu, które udają, jakby był przynajmniej potrójny, bo tam jest nawet tak, ta zaślepka, która ma imitować obiektyw. I myślę, że tak naprawdę najciekawsze, chociaż wcale nie powiedziałbym, że ciekawe w tych telefonach, to są procesory. No bo model C11 2021 otrzymał, słuchajcie, procesor Unisoc SC9863. To już kolejny przypadek, kiedy widzimy ten procesor, nie? W takim, powiedzmy, niedrogim telefonie, więc może się moda na te Unisoki zrobiła, może po prostu nie mają wyjścia i muszą je kłaść. Ja podejrzewam, że rzeczywiście chyba nie mają wyjścia. Jest pewien problem, znaczy zaczynają się coraz mocniej uwidaczniać problemy z łańcuchami dostaw, jeżeli chodzi o elektronikę. Jeżeli planujecie kupić jakąś elektronikę, to lepiej ją kupcie, dlatego że za moment może się okazać, że, no, czy na pewno się okaże, że ceny poszły w górę bardzo mocno, ale może być jeszcze biedniej, mianowicie może nie być urządzeń w ogóle na rynku. Tak, dokładnie. Za moment, nie będziecie chcecie kupić, albo będziecie musieli kupić telefon z jakimś marnym Unisokiem, który w dodatku, tak jak na przykład właśnie ten rzeczony Realme C11 2021, może mieć 2 giga RAM-u i 32 giga pamięci. No, mamy nawet w nazwie 2021, a oni dają 2 giga RAM-u. Sorry, nie. 430 zł ten telefon ma ponoć kosztować, przynajmniej tyle wychodzi w Rosji, gdzie jest oferowany już w tej chwili. No, ale za 2 giga RAM-u to ja serdecznie podziękuję w połączeniu z Unisokiem. Nawet w tanim telefonie za 400. Tak, te telefony trudno jest rzeczywiście polecać. Ja nie wiem, czy one u nas w jakiejkolwiek formie się pojawią. Natomiast rzeczywiście polecić jest trudno. A jeżeli chodzi o urządzenia elektroniczne w ogóle, czy podzespoły na przykład w komputerowe, to ja właśnie nie tylko polecam na telefony się decydować, jeżeli na przykład ktoś planuje za miesiąc albo dwa zakup, tylko mówię również o kartach graficznych, o dyskach twardych, o pamięciach, bo jeżeli macie upatrzone jakieś konkretne i chcecie kupić, no to mówię, może zabraknąć, szczególnie jeżeli to jest dobry stosunek jakości do ceny. Nagle się może okazać, że ich po prostu nie ma. Ale to mówię tylko dla tych, którzy planowali te zakupy, tak czy inaczej, a nie mówię wszystkim, pędźcie, kupujcie w tej chwili nagle, bo za moment niczego nie będzie. Nie, być będzie. Tylko może niekoniecznie to, co sobie upatrzyli. Może słabszy wybór, może drożej. Drożej na pewno. Znaczy się tak, słuchajcie, no wszystko drożeje w tej chwili w Polsce, inflacja wręcz już galopuje dzięki naszym światłym, że tak powiem, władzom, więc i telefony nawet bez kryzysu na rynku półprzewodników i tak by były droższe pewnie. Więc to znaczy drożeje wszędzie tak naprawdę. Ale który mi to drożeje globalnie, no to jest jakby to, żebyście nie byli zdziwieni. Więc jeżeli coś drożeje globalnie, to u nas drożeje po dwukroć, na pewno. A tak skoro już a propos, zareklamujemy, bo w sumie mnie ta informacja bardzo ucieszyła, jakby coś, to jutro w Łodzi jest otwarcie sklepu Xiaomi i będą promocje. Jakie to sobie poszukajcie, nie będę tutaj promował jakoś specjalnie. Konkretnie w manufakturze już też mówiliśmy co prawda o tym, ale jeszcze tym, którzy, nie wiem, z Łodzi by się chcieli wybrać do manufaktury. Nie, no ja idę odstać swoje w kolejce, bo ja dawno w kolejce nie stałem, a już coś kupię, zobaczymy. Nie, no ja dziękuję bardzo, jakoś nie ciągnie mnie w kolejkę, powiem szczerze. A ja tam idę. No ale wróćmy do tych Realme nieszczęsnych, bo ten drugi C20 jeszcze z takich, no powiedzmy, ciekawych rzeczy, to będzie miał akumulator 5000 mAh, producent podał, a ja procesor będzie inny, ale wcale niekoniecznie jakoś tam znacząco lepszy od tego Unisoka, bo to będzie MediaTek Helio G35. Także ja myślę, że w tym momencie możemy zakończyć opowieść o smartfonach Realme, bo akurat... Znaczy ja mogę coś dobrego o tych dwóch modelach powiedzieć. Mają Corning Gorilla Glass 3 na wyświetlaczu. No tak, dobra.
no to jest jakaś zaleta. No. I w sumie są niebrzydkie jak na tani telefon, to też można. Ale nie, no, wiecie doskonale, że my telefonów z 2 giga RAM-u nie polecamy. Nie, nawet ja bym powiedział jeszcze bardziej bezczelnie, że takie to odradzamy. Na szczęście nowy ZTE ma trochę więcej. ZTE sobie wypuściło model, który się nazywa Voyage 10. I ma, moi drodzy, procesor Dimensity 700. Oczywiście obsługuje dzięki temu 5G. Najpierw myślałem, że to jest klon tego najsłabszego z Axonów ostatnich, ale się okazało, że jednak nie, że ten telefon różni się bardzo mocno od tego Axona Lite'a ostatnio, który wypuścili Chińczycy na rynek. Oparto w konstrukcję na Dimensity 700, właściwie układ oparto na Dimensity 700, w związku z tym to również jest smartfon, który obsługuje 5G. Jeżeli chodzi o pamięć 128, 4 albo 6 RAM-u, w związku z tym widzicie, że to już go sytuuje w takiej, no, nie ma 8 giga RAM-u, tak? Mimo tego, że mówiliśmy dopiero co o stosunkowo prostych smartfonach, które miały ten RAM bardzo wysoko, to jest 4 albo 6. Podkiepsko jest z aparatami fotograficznymi, bo tam jest 16 plus 5 plus 2 z tyłu i 8 z przodu. I telefon na szczęście, bo ta nazwa Voyage, o której Adaś powiedział, to jest tłumaczenie z chińskiego, on ma wyłącznie właściwie w tej chwili chińską nazwę i przynajmniej jeżeli chodzi o różne engine'y certyfikacyjne, to ja nigdzie nie znalazłem, żeby on pod tą nazwą się miał pojawić w Europie albo w Stanach. Jeżeli FCC na przykład, czy jeżeli amerykański urząd telekomunikacyjny go certyfikował na przykład, to on będzie pod inną nazwą nieco w Ameryce i w Europie zresztą również może być, ma szansę w każdym razie. No to zgadza się. Wyświetlacz 6,5 cala, bo o tym nie powiedziałem, rozdzielczość HD z plusem, IPS-owy wyświetlacz oczywiście, odświeżanie na zachęty 90-hercowe. No tak i cena 756 zł, licząc bezpośrednio z juanów, czyli jest to raczej niedrogie urządzenie 5G. Raczej do nas nie zawita, także nie ma też specjalnie czego tu przeżywać. I na koniec zostawiliśmy sobie, bo krótka ta tygodniówka będzie w tym tygodniu, bo jak wspomnieliśmy, nie wyskoczyło jakoś bardzo dużo urządzeń. Na szczęście, bardzo dobrze, nie będziemy długo nudzić. No tak, w przyszłym tygodniu będzie bujniej. Na koniec przecieki o dwóch nowych Asusach, które wylądowały w katalogu z adnotacją, że jest to wstępna specyfikacja, ale również z renderami. Adam nic nie może mówić, bo Adam wie coś więcej, ale on podpisał papiery, że mu utną lewe ucho, jak coś. Mam kopertę i zabiorą minerkę, także ja się nic nie odzywam, ale nie, no mogę wam powiedzieć, że bardzo mocno, intensywnie pracuję, żeby na premierę już przygotować recenzję tego telefonu, bo mam go już chyba z tydzień. Ale kto który? Ósemkę czy ósemkę Flipa? Nie mogę powiedzieć, nie wolno mi powiedzieć. Dowiecie się 12. Mówi tego telefonu, dwa telefony Asus ma pokazać i nie wiadomo, Lelowo którego tak ten telefon. Skąd wiesz, że dwa? No, znaczy wiem, że trzy nawet, nie tylko, że dwa. No widzisz, ja wiem, ile pokażę, ale nie mogę powiedzieć. Natomiast no, ciągle nie wiemy, czy to będą dwa telefony, czy trzy. Na razie pojawiły się przecieki o dwóch telefonach. To znaczy z dokumentacji chińskiej wynika, że są trzy, tylko ten trzeci właściwie nie wiadomo, czy on będzie Lite, czy on będzie jakiś inny, no wiadomo, ale z oznaczeń Asusowych, które znalazły się w certyfikacjach, wynika, że powinny być trzy. Ja nie mogę, kurczę, mów Jacek ty, bo nie jestem w stanie wytrzymać, kiedy opowiadasz o telefonie, który leży dosłownie tutaj kawalątek ode mnie na biurku. Spoko. Żeby była pełna jasność, w momencie, kiedy ktokolwiek z nas w redakcji podpisuje embargo, to nikt się z nim nie kontaktuje. To znaczy ja na przykład nie jestem w stanie wtedy się skontaktować z Adamem i podpytać go, ty słuchaj, powiedz mi, jakie to ma tam bebechy. Nie, to tak nie działa. No niestety działa tak, że jeżeli podpisujemy embargo, to się godzimy z pewnym ograniczeniem naszej wolności dziennikarskiej. Na takiej zasadzie, że wiemy więcej, jesteśmy w stanie mieć gotowe materiały na premierę, ale nie publikujemy do daty i godziny wyznaczonej przez producenta czy przez obsługę producenta, nie publikujemy informacji o urządzeniach. Tak, tak to wygląda. Mówisz, Jacek, o naszej redakcji. Chciałem to bardzo niestety tutaj stanowczo podkreślić, bo jak wiemy,
przecieki wyszły, ktoś prawdopodobnie, kto ma dostęp podobny do tego, jaki ja zyskałem, no nie wytrzymał i wrzucił tam to, co wie. I to nie tylko w tym przypadku, bardzo często to się niestety dzieje. Ludzie po prostu to lekceważą i tego nie, ja jestem taki, że zobowiązałem się, trudno. Wiem, ale ja, nie powiem. Ja nie mam nic przeciwko Liksterom. Tak, ale ja się cieszę, że na przykład mogę wam już wszystko o tym urządzeniu powiedzieć w dniu premiery. Nie tam, że tak jak zazwyczaj jest pierwsze wrażenie, słuchajcie, mam ten telefon od 2 godzin, jest fajnie. Nie, tu normalnie już mogę go normalnie przetestować przez jakiś dłuższy czas, na tyle długi, by móc z pełnym przekonaniem na przykład powiedzieć, że baterię ma dobrą, czy tam słabą, robi dobre, czy słabe zdjęcia, czy wyświetlacz daje radę, czy też nie, i tak dalej, i tak dalej. Także z jednej strony jest to ograniczenie, z drugiej są tu zupełnie nowe możliwości. Ja bardzo doceniam, że wreszcie polskie oddziały producentów od pewnego czasu, no to niech powiedzmy to będą 2 lata może, udostępniałem sprzęt wcześniej. Nawet jeżeli powiedzmy wymuszają na nas ograniczenia, bo oczywiście znamy paru tak zwanych wolnych strzelców, którzy na żadne NDA się nie godzą, nie, bo nie i już, no na ich sprawa. No ja się zgodziłem, bo dzięki temu będziecie mieli recenzję. Zdarza się tak, że pomimo podpisanego NDA mamy dane urządzeń wcześniej, ale wtedy te urządzenia po prostu mają premierę wcześniej, na przykład w Chinach, albo w Indiach, albo jeszcze gdzieś indziej, niekoniecznie w egzotycznych krajach. I wtedy to NDA jest takie troszeczkę nonsensowne, dlatego że no co, no nie możemy o urządzeniach powiedzieć? Możemy. W momencie, kiedy informacje jakby trafiają na światło dzienne i kiedy zaczynają być publicznie znane i dostępne, to wtedy można. Bo trzeba się oczywiście opierać na tych informacjach, które są dostępne, nie zdradzać dodatkowych, które ewentualnie nie są publicznie dostępne, tylko są nadal w dokumentacji objętej NDA, czyli tą umową o embargu. Ale można. I to, co mogę wam pokazać i powiedzieć o tych 2 telefonach, to jest w tej chwili w katalogu. Są rendery, także nie jest to wyciek wyłącznie producencki, jest to wyciek, który również miał miejsce z miejsc sprzedażowych, ujmijmy to może w ten sposób. I wyciekły tak naprawdę 2 urządzenia, jedno z tym charakterystycznym układem aparatów 3, które są jednocześnie tylnymi, a jak się tam odpowiednio pstyknie, to stają się przednimi. I urządzenie podstawowe w zasadzie, które nawet wydawało mi się, że mogłoby być lightem, ale tutaj procesory są chyba troszeczkę zbyt mocne, żeby to był light. Oba urządzenia, te, które wyciekły, a jest to Asus Zenfone 8, bo nie powiedziałem tego w końcu głośno, i Asus Zenfone 8 Flip, mają AMOLEDowe wyświetlacze i Snapdragony 888. Podstawowa wersja ma baterijkę 4000 mAh, natomiast wersja z flipem, z tymi aparatami skaczącymi, ma 5000 mAh. Wyświetlacze różnią się wielkością. W wersji podstawowej Zenfone 8 to ma być 5,92, natomiast w wersji Flip ma być 6,67. Są informacje o aparatach. Wszystkie te informacje traktujcie na razie jako bardzo wstępne, dlatego że tak naprawdę nie wiadomo, czy nie wyskoczy więcej wersji pamięci, jak będzie z pełną specyfikacją wszystkiego. Ja w tej chwili mam na przykład, że ta wersja podstawowa to jest 128 plus 8 giga RAM-u, ale to się może zmienić, że wersja Flip ma 256 z kolei i 8, ale to też się może zmienić. Podobnie w przypadku aparatów fotograficznych, teoretycznie są pewne, w praktyce to może być bardzo różne. Tyle. To są smartfony, które wyglądają na bardzo sympatyczne. Ceny, obawiam się, nie będą sympatyczne, tak jak to w przypadku Asusa. Ja dzisiaj dostałem na przykład, mówiąc o cenach kiepskich, dostałem z kolei Desire 21 Pro 5G. Także też niedługo zobaczycie recenzję na MGSM-ie. Nie moją, tylko Joli, bo to Jola go dostanie. A na Asusy poczekamy. Niedługo już. Kiedy jest premiera? Pamiętasz? 12 jest premiera i myślę, że wtedy będziemy mówili już o wszystkim, o cenach, i ja już dzisiaj was zapraszam, bo... Także to jeszcze tylko chwilka, w przyszłym tygodniu będzie już wszystko wiadomo. Tak, z tym, że to będzie wieczorem, wiesz, o ile dobrze pamiętam, no koło 20.
Także przyszły czwartek koło 20 dopiero, bo to ta premiera, no wiadomo, odbywa się z pewnym tam przesunięciem czasowym w Azji, więc będzie to wieczorem naszego czasu. No i cóż, chyba na tym kończymy dzisiejszą tygodniówkę. Tak. Jutro. W przyszłym tygodniu będzie dłużej, na pewno. W przyszłym tygodniu będzie dłużej, no bo tak wyszło. No i zobaczymy. W każdym razie dzisiaj Was żegnamy, dziękując za bycie z nami, za oglądanie, wspieranie nas, dyskusje w komentarzach i tak dalej. No i w przyszłym tygodniu się widzimy nie tylko z nowymi Zenkami, ale mam nadzieję jeszcze z paroma innymi ciekawymi telefonami. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, bo wiosna nas w tym roku nie rozpieszcza. Widzimy się za tydzień, jeżeli nie będzie żadnej katastrofy. Ma być już cieplej. Także bądźcie. Cześć. Cześć.